ale zimno. No dobra, zimno, zimno. Ale jak to powiedzieć po angielsku? Oglądaj i naucz się ze mną płynnie i swobodnie mówić o tym, co ci dolega, o wszystkim, o czym chcesz. Także o tym, że zimno jak... It's cold, isn't it? Paraka spoko, fajna sztuczka. Jeśli chcesz kogoś zagadnąć, takie nasze polskie, co nie, no nie, albo po prostu nie, zimno, nie. Żeby tak jakoś zagaić, zacząć tą rozmowę, chyba nie muszę mówić, że o pogodzie po angielsku zawsze można zacząć. To jest zawsze dobry taki początek rozmowy, wychodzi naturalnie, no ale jak to zrobić? No właśnie, it's i tutaj wrzucasz jak. Z moich innych odcinków na tym kanale możesz się dowiedzieć, jak to jest tak strasznie gorąco, albo duszno, albo właśnie zimno, ciepło. Cokolwiek wrzucisz tu, przytnij do tego na końcu. Isn't it? Isn't it? To takie nasze nieprawdaż. Okej, ono jest w każdej strukturze inne. Można zupełnie potocznie mówić ain't it. No ale to zależy, jakie chcemy robić wrażenie. Do pogody zawsze pogodę opisujemy it is. No to masz it is albo krótko it's cold, isn't it? No i ta druga osoba jest no tak jakby zobligowana, no coś musi nam odpowiedzieć i już szansa na przełamanie tych lodów jest dużo większa. Zacznij od pogody, zacznij od it's cool, isn't it? Bo cold nie jest jedynym słówkiem na to, że jest zimno. Masz jeszcze cool, masz jeszcze chilly, ale i od nich samych można zrobić coldish i coolish. Ale po kolei. Czym są słówka bez przykładów, bez zdań? Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Weźmy chilly. I na przykład powiem It's quite chilly outside. It's quite chilly outside. Ale wcale nie musi być chilly outside, bo możesz też powiedzieć The room felt chilly when we arrived. The room felt, takie uczucie było, The room felt chilly when we arrived. Chilly. Zamiast cold. Żeby się nie powtarzać. Masz też słówko cool. It's cooler in the shade, so let's move a bit. It's cooler in the shade. To cool, którym określa, że coś jest fajne. To po angielsku chłodno. It's cooler in the shade. Albo the wind, czyli wiatr. The wind is rather cool, so take a scarf. I teraz nie zawsze jest zimno, bardzo zimno i lodowato. Czasem jest trochę. Tak jak słyszysz, the wind is rather cold. Zamiast rather, czyli takiego raczej, trochę, możesz też powiedzieć a bit cold, slightly chilly, slightly cold, rather, a bit, slightly. Te trzy wyrażenia pomogą ci trochę obniżyć ten przekaz o tym zimnie. Fajne jeszcze słówko, tak zupełnie z gwiazdką. Jeśli chcesz czymś błysnąć, jest jeszcze słówko brisk. Ono też znaczy chłodny, ale taki chłodny, rześki. Do you like brisk mornings? Do brisk mornings wake you up? Albo the wind is brisk. I co to się tu przyczepiało tak na koniec zdania, żeby było, no nie? Isn't it? The wind is brisk, isn't it? Powtarzaj ze mną. Kiedy robię przerwę, ty... No tak, no ty powtarzasz. Nie krępuj się, że ktoś to usłyszy. Niech słyszy, że mówisz po angielsku. I jeszcze od tych słówek, które już znasz, można dodać taką końcówkę ish, żeby też tak trochę rozmyć i rozmazać tą cechę. I na przykład powiesz coldish, coolish, czyli zimnawo,
chłodnawo, no nie tak całkiem zimno, że zamarzam, ale tak. Tak jak o kolorach możesz też powiedzieć, że coś jest brownish albo greenish, yellowish, takie żółtawe, brązowawe. No i zobacz, na tej samej zasadzie stwórz sobie przymiotnik. Stwórz sobie kolejną cechę, trochę mniej mocną, zimnawo. Coolish, coldish. I co może takie być? Bo ucz się mądrze, ucz się w czymś, co nazywa się kolokacje, czyli takie polubienia wyrazowe, że jedne wyrazy lubią inne i z nimi się trzymają. To są właśnie kolokacje. Ucz się tego w taki sposób. Na przykład coolish winters, coolish air, chłodnawe powietrze, te zimy takie chłodnawe, no zimne całkiem nie są. Coolish weather, the weather is coolish, isn't it? It's not that really cold. I don't mind. No, aż tak to mi w sumie nie przeszkadza. No, ale zagadnąć mogę. A co może być coldish? A coldish night? No, taka chłodnawa ta noc. It's a coldish night, isn't it? No i już ta druga osoba coś ci musi odpowiedzieć. A coldish może też być kolor. Jeśli potrzebujesz, obejrzyj ten odcinek jeszcze raz i mów na głos razem ze mną. Ucz się ze mną. Ucz się ze mną tutaj na YouTubie. Albo ucz się ze mną w Encio. Encio Bochnia na Instagramie. Zapraszamy Cię na nasze kursy stacjonarnie lub online. Czy jest zimno, czy nie. Bye!